Julia Jęcz to postać dla kina europejskiego niezwykła i wyjątkowa. Zagrała m.in. w 33 scenach z życia Małgorzaty Szumowskiej i w Sophie Scholl Ostatnie dni. I ten obraz pokazywany był na tegorocznym Toffee Fest. Filmowa opowieść oparta jest na prawdziwych wydarzeniach z 1943 roku, gdy grupa młodych Niemców z Monachium sprzeciwiła się hitlerowskim władzom, zakładając tajną organizację Biała Róża. Organizacja została szybko rozbita, a jej założyciele skazani na ścięcie, w tym studentka Sophie Scholl. Was haben Sie in der Universität gemacht, wo Sie doch nach Ulm wollten? Ich hatte mich mit einer Freundin verabredet. Sie heißt Gisela Schwertling. Und wir wollten heute um 12 Uhr im Seehaus im Englischen Garten zum Mittag essen. Obwohl Sie nach Ulm wollten? Ich habe mich gestern Abend umentschieden und bin in die Universität gegangen, um Gisela abzusagen. Beside this movie, for me was and still is very. To jest oczywiście postać i historia bardzo ważna dla mnie, nie tylko jeżeli chodzi o film. Historia organizacji Białej Róży to jest coś, co wzbudza we mnie do dziś smutek i gniew. Natomiast trzeba na to spojrzeć i z tej strony, że dla tych Niemców, którzy obejrzeli film lub o Białej Róży dowiedzieli się z innych źródeł, to oni mogą postrzegać tę postać i jej historię jako iskierkę nadziei i dobra w tych ponurych czasach. Coś, co symbolizowało walkę o prawa człowieka, o lepszą przyszłość, o dobro. Toffee Fest to festiwal kina niezależnego, niepokornego i zbuntowanego. Jest imprezą autorską Kawki Jaworskiej. Każdy taki festiwal wychowuje sobie widownię i rzeczywiście do Torunia przyjeżdżają ludzie spragnieni kina najbardziej niepokornego, to raz. A dwa, Kaśka, która ten festiwal organizuje, ma niesamowitego czuja do tego, do pokazywania tego, co w kinie najważniejsze. W zeszłym roku trafiła z Michaelem Haneke, którego retrospektywę przygotowała. No i